Kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Gajkowie, podobnie jak znaczna część jego wyposażenia, został zaprojektowany w stylu barokowym. Główny ołtarz nie jest oryginalny, ponieważ niestety uległ zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Wtedy to od wybuchu bomby lotniczej spłonęło wielkie malowidło przedstawiające świętą Małgorzatę. Podobny los spotkał inne elementy wyposażenia. W 1963 roku ustawiono nowy ołtarz, będący kopią barokowego ołtarza z północnej nawy kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Natomiast ołtarze boczne przetrwały niespokojne czasy i do dziś zdobią wnętrze świątyni. Ten dedykowany świętej rodzinie datowany jest na 1716 rok i pochodzi z warsztatu artystów śląskich. Ołtarz wzbogaciły później obrazy Ferdynanda Wintera, przedstawiające świętą rodzinę oraz Matkę Boską Różańcową ze świętym Dominikiem. Uwagę zwracają także piękne barokowe postacie ewangelistów. Figura świętego Marka została tu przeniesiona po zniszczeniu oryginalnego ołtarza głównego. Drugi ołtarz boczny pochodzi również z około 1716 i też wyszedł spod dłuta artystów śląskich. Górną część zabytku zdobi obraz przedstawiający twarz Chrystusa, uwiecznioną na chuście świętej Weroniki. W środku ołtarza możemy podziwiać barokowy krucyfiks, a pod nim wyrzeźbioną postać Marii Magdaleny. Z tego samego okresu pochodzi ambona ozdobiona figurą Chrystusa Zbawiciela Świata. Barokowy wystrój dopełniony jest przez chrzcielnicę z rzeźbą przedstawiającą świętego Jana Chrzciciela. Do nowszych zabytków, które znajdują się w kościele świętej Małgorzaty, należy prospekt organowy, zbudowany w 1886 roku przez wrocławską firmę Edwarda Horna. Z tego samego czasu pochodzą także stacje Drogi Krzyżowej. A z końca XIX wieku pieta z warsztatu rzeźbiarskiego Heptnera z Wrocławia. W świątyni uwagę przykuwają również XVIII-wieczna figura świętego Jana Nepomucena oraz XIX-wieczne rzeźby przedstawiające Chrystusa Zmartwychwstałego oraz świętą Jadwigę. Do bogatej historii świątyni nawiązuje także widoczny w głównym portalu kartusz fundacyjny z łacińską inskrypcją, która wspomina mistrza zakonu krzyżowców z czerwoną gwiazdą Ignatiusa Magneta. To dzięki jego staraniom na początku XVIII wieku budowla zyskała wspaniałą barokową formę i płótna najwybitniejszych malarzy tamtych czasów, na przykład ze szkoły Michaela Leopolda Wilmana. Kościół pod wezwaniem świętej Małgorzaty w Gajkowie jest wpisany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa na listę zabytków i już od przeszło 300 lat zachwyca swym pięknem, interesującą historią i architekturą. Stanowi nieodłączny element krajobrazu miejscowości i przedmiot dumy oraz troski jej mieszkańców.